byłem w pracy, jak zawsze. I zadzwoniła do mnie pewna dziewczyna. Taka na wózku. Tutaj też pewna osoba ma z nią kontakt. I ta dziewczyna oglądała nas w niedzielę, tydzień temu, nasze nabożeństwo i powiedziała, że ona chce po prostu zapoznać się z Jezusem. I powiedziała mi, że choruje na jakąś tam chorobę. Dokładnie nie wiem, jaka choroba jest. Ale wiem jedno, że została uzdrowiona. Ja po prostu zacząłem się modlić na językach. Zgromiłem tą chorobę do końca i ona po prostu wstała z tego łóżka. Ona wstała. I po prostu Bóg jest naprawdę wielki, że poprzeze mnie robi takie rzeczy, nie? To jest niesamowite, co Bóg robi i jak działa poprzez moją osobę. Ja naprawdę wywyższam Jego imię z tego miejsca i bardzo Mu za to dziękuję. I po prostu tutaj Damian też ma kontakt z tą kobietą i po prostu mam nadzieję, że pojedziemy tam do niej i przywieziemy ją tutaj do kościoła, bo warto, żeby ona tu była. Amen. Amen. To są bardzo ważne rzeczy dla zrozumienia waszego. Jeżeli kilka połączysz elementów w swoim życiu, kilka elementów. Jeżeli połączysz twoje umiłowanie prawdy, staniesz na tej prawdzie. Jeżeli twoja intencja będzie miłosna. Jeżeli pójdziesz za wiarą, a nie za tym, co jest wokół, jeżeli śmiało wystąpisz w imieniu Jezusa, to nie ma takiej opcji, żeby przez ciebie Królestwo się nie szerzyło. Rozumiecie? To są cztery proste elementy. Tam nie ma nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego. Asia głosiła w tramwaju Ewangelię. Stała przy rurce i głosiła do ludzi w tramwaju. Nie potrzebowała zgody, nie potrzebowała niczego. Potrzebowała wstać z siedzenia i głosić w tramwaju. Siadła do tramwaju i głosiła Ewangelię w tramwaju. Żadnych wielkich rzeczy nie robiła. Już dzisiaj ten filmik obejrzało ponad 50 tysięcy ludzi. A tylko głosiła w tramwaju. Chcę, żebyście zrozumieli prostotę zjawiska. To prostota zjawiska jest. Szerzenie Królestwa nie wymaga niczego ponad te cztery elementy. Kocham prawdę, staję na niej. Mam intencję miłosną. Idę za wiarą, nie za tym, co się dzieje wokół, nie za tym, co czuję, nie za tym, co się dzieje. I śmiało występuję. Ja personalnie, nie inkognito, nie ze zmienionym imieniem, nazwiskiem, personalnie. Chcę, żebyście zrozumieli, na czym polega rzecz. Nie ma opcji, żeby złożywszy do kupy kilka elementów, nie zadziałał jakiś mechanizm, który składa się z tych elementów. Jeszcze takiego czegoś nie było. Ostatnio oglądałem program o pewnym człowieku, który naprawia stare samochody. Człowiek, który prowadził ten program, zadał mu pytanie tamtemu człowiekowi. Czy jest pan w stanie przyjąć zakład o to,
że pan jakiegoś samochodu nie naprawi. Taki starszy facet już pod 70 lat, mówi, nie istnieje taka możliwość, żebym nie naprawił jakiegoś samochodu. Mówi, ona się zdziwił. Mówi, nie mam precedensu w życiu. Nie mam takiego czegoś. Dlaczego? Ten człowiek powiedział taką rzecz. Rodzice chcieli, żebym się uczył. A ja nie chciałem się uczyć od małego. Nie znosiłem się uczyć. Ja zawsze chciałem składać samochody. Od małego. Zbierałem części, skręcałem i robiłem z nich coś, co działało. Rozumiecie, co facet robi? Poszedł za prostym mechanizmem. On zrozumiał, że nie ma czegoś takiego, że coś nie zadziała, jeśli on zna schemat. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Jest napisane tak. Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Nie ma opcji, że w twoim życiu nie będzie działało coś związanego czy z rozbudową twojego życia, czy szerzeniem królestwa. Jeżeli ty w wierze poskładasz proste elementy Boże, bo mechanizm musi zadziałać. Musi. Bo gdyby nie zadziałał ten mechanizm, to oznaczałoby, że Bóg jest kłamcą. Rozumiesz? Religia wprowadza Kościół w enigmatyczne myślenie. Ale Bóg nie myśli tak. U Boga zawsze 2 razy 2 jest 4. U Niego zawsze jest początek i koniec. Jak On powiedział, że stając na prawdzie, mając miłosną intencję, chodząc w wierze i odważnie występując, ty musisz poszerzać królestwo, to ty będziesz poszerzał królestwo. Rozumiesz? Nieważne, jak ty się będziesz czuł i nieważne, co ty będziesz w ogóle w tym momencie, jak będziesz dotykał rzeczywistości psychofizycznej, to nie ma znaczenia. Rozumiecie?